To już na razie jest na drugie, bo... 4-4 grał. Pokój śmieje. A ja od razu zapytam. Michał Ogórek w ubiegłym roku na festiwalu Media i Sztuka rozmawiał z Bartoszem Arłukowiczem, który krótko po tej rozmowie został ministrem zdrowia. Co się stanie z tegorocznymi pana rozmówcami? Jak się potoczą ich losy? Bardzo się obawiam na to. Wiem, że niektóre osoby nie chciały się ze mną spotykać w związku z tym, ale mam nadzieję, że no, ile osób może zostać ministrem zdrowia? To jest chyba najgorsza funkcja, jaką można wymyślić w Polsce. No właśnie, gorszy nikomu to nie można rozmawiać tak naprawdę. Tak jest. Znaczy, ja mam tylko, pocieszam się tym, że ja nie zostałem nikim takim i może mi to nie grozi. Czyli mimo wszystko zaprasza pan do Darłowa? Nie, nie, naturalnie. Uważam, że to nie jest, w sumie to nie jest najgorzej być ministrem zdrowia, gorzej być pacjentem. O właśnie. Ale Gowin też został. Tak, a Gowin został ministrem sprawiedliwości. Tak jest. Wystarczy przyjechać do Darłowa, żeby zostać ministrem.